Obrzyska prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko byłemu prezydentowi Wałbrzycha Piotrowi Kruczkowskiemu, zarzucając mu przekroczenie uprawnień w okresie pełnienia funkcji prezydenta miasta. Sprawa ma związek z powołaniem członków rad nadzorczych spółek komunalnych wbrew przepisom i działanie tym na szkodę interesu społecznego. Jak ustaliła prokuratura, były prezydent Piotr Kruczkowski przekroczył swoje uprawnienia, powołując cztery osoby do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych spółek komunalnych Akwa Zdrój, Miejski Zakład Usług Komunalnych oraz Miejski Zarząd Budynków wbrew obowiązującym przepisom. Osoby te w chwili powołania do rad nadzorczych były członkami rad nadzorczych innych spółek komunalnych Gminy Wałbrzych i pobierały z tego tytułu wynagrodzenie. Przed powołaniem nie złożyły wymaganych oświadczeń o braku przeszkód prawnych do pełnienia powierzonej funkcji. Na skutek powołania osoby te pobrały wynagrodzenie w sumie 60. Zł. Z tego powodu przyjęto, że podejrzany przekroczenia uprawnień dopuścił się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez te osoby. Występek ten zagrożony jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Kwestie powoływania członków rad nadzorczych regulowały, także i obecnie regulują m.in. przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Zgodnie z artykułem 4 tej ustawy jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek komunalnych. Kruczkowski nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie. Sprawa będzie rozpoznana przez sąd rejonowy w Wałbrzychu. Natomiast prezydent Roman Szełemej przyjął dziś rezygnację Piotra Kruczkowskiego z pełnienia funkcji członka rad nadzorczych z ramienia gminy Wałbrzych w spółkach PECSA i w obrzyskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej Invest Park. Prezydent przedstawi nowych członków podczas kolejnego zgromadzenia akcjonariuszy.